przywitać serdecznie na 47. wystawie Studenckiego Naukowego Koła Fotograficznego Myszki. Cały czas idziecie do przodu, cały czas się rozwijacie i z wielką radością to przyjmuję. No bardzo się cieszę, że tutaj ci, którzy już skończyli studia, jednak nie chcą się rozstać z tym doświadczeniem i tutaj przebywają w nieco innej już formule. Która to już jest wystawa Myszek? 47. Będziemy dobijać do 50. na pewno niedługo. Myszki się rozwijają. Na tym ten fenomen polega, tak? że robi się coś pięknego z jednej strony, z drugiej strony coś, co pozwala na, myślę, że chwilę refleksji, bo to chyba jest najważniejsze, że gdzieś uchwycić coś w takim jednym momencie takiego błysku, flesza, to jest coś takiego filozoficznego, tak? I potem w pewnym sensie można stanąć przy takiej pięknej fotografii, ale jednocześnie też tajemniczej, tak, i pomyśleć właśnie coś ciekawego. Ja wiem, że czasami jak właśnie oglądam jakieś zdjęcia właśnie takie artystyczne, to nachodzą mnie różne refleksje, nawet takie historyczne. To już był zachód słońca, zauważyłam, że koleżanka chce rzucić koledze ręcznik i akurat uchwyciłam ten moment. To jest ręcznik, to nie jest gąbek, wbrew pozorom wszyscy mówią, że to jest jakiś ptaszek. To jest moja przyjaciółka na rowerze nad Jeziorem Długim. To tak naprawdę był jej pomysł, tylko uchwyciłam moment, ale jest niesamowity klimat pokazany na tym zdjęciu. To już było południe, jesień i naprawdę bardzo fajne wspomnienia. Znalazł Pan gdzieś tutaj jakieś takie zdjęcie, które szczególnie się Panu spodobało? Tak, chętnie, tak jak już powiedziałem wcześniej, chętnie kilka zdjęć, szczególnie z motywami przyrodniczymi, takimi architektonicznymi. Chciałbym, żeby zawisły u mnie w pokoju na przykład, czy w pokoju dziekana. Które zdjęcie najbardziej Ci się spodobało? Spodobały mi się te najbardziej dwa zdjęcia za mną. Pomarańcze i to jest chyba Daffy. Dlaczego? Te zdjęcia chyba wymagają szczególnego przygotowania, a mają takie wrażenie, sprawiają wręcz impresjonizmu.